Spokoju tegoroczni maturzyści naprawdę nie zaznali. Najpierw strajk nauczycieli i kłopoty z organizacją rad klasyfikacyjnych. Później stres wynikający z niepewności, czy egzaminy się odbędą. A teraz notorycznie powtarzające się fałszywe alarmy bombowe, które mogą znacząco wpływać na stan emocjonalny maturzystów. Egzaminacyjny stres podsycony koniecznością ewakuacji może bardzo negatywnie wpłynąć na skupienie i sprawność intelektualną egzaminowanych. Ja bardzo współczuję młodym ludziom, ale też i dyrekcji, i nauczycielom, bo jednak procedury trzeba podjąć, jednak z taką też obawą, że no, szaleńców na świecie nie brakuje i u nas nigdy tego nie było, w naszym mieście takich miejsca nie miały zdarzenia, ale no, nigdy nie możemy tak lekceważąco powiedzieć, że to się nigdy nie może zdarzyć. Po poniedziałkowych alarmach przy szkołach pojawiły się policyjne patrole, stanęły radiowozy. Drugiego dnia egzaminów, to chyba właśnie matematyka, kiedy była zdawana, mieliśmy 9 alarmów takich bombowych. Jak dobrze pamiętam, bo każdy z dyrektorów przysłał nam konkretną informację, o której godzinie został odczytany, jaką drogą ten alarm został do szkoły przekazany i jakie czynności dyrektorzy podjęli, to z tego co pamiętam, to tylko w pierwszym liceum takiego sygnału nie było. Jak nas poinformował nadkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji, w środę do godziny 9 na terenie województwa podlaskiego odnotowano kolejnych kilkadziesiąt zgłoszeń. Policja jeszcze przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnych uprzedzała samorządy i dyrektorów szkół o tym, że może nastąpić seria alarmów mających na celu sparaliżowanie egzaminów. Apelowano o zachowanie rezerwy i spokoju w przypadku wystąpienia takich okoliczności, ale też uprzedzano, by każdorazowo informować o tym fakcie jednostki policji. Nasi dyrektorzy są bardzo dobrze przeszkoleni, znają procedury, obowiązkiem ich jest zgłoszenia do właściwych służb i służby już podejmują wtedy, przejmują, że tak powiem, zadanie, temat i podejmują właściwe im czynności. Policja szkół pilnuje i informuje, że sprawcy lub sprawcom fałszywych alarmów grozi odpowiedzialność karna. Taki żenujący żart może kosztować do 8 lat pozbawienia wolności. Prócz tego sprawca fałszywego alarmu może zostać zobowiązany do zapłaty za przeprowadzoną akcję sprawdzającą i do wypłaty odszkodowania za straty spowodowane wstrzymaniem działalności placówki. Przy tak zmasowanej akcji, jaką obserwujemy od kilku dni, koszty będą naprawdę ogromne. Autorzy fałszywych alarmów jednak póki co pozostają nieznani. Trudno więc teraz mówić o nieuchronności tej kary.